Siemaneczko, ekipa. Słuchajcie, no co, no tutaj trzeba zasuwać, trzeba coś robić. Witam Was po tych kilku dniach nieobecności z mojej budowy, gdzie lepię te płytki. Kamper kamperem, w sobotę zamierzam ponagrywać go trochę z nowymi bateriami, bo będę miał dzień wolny, jak wkładam nowe akumulatory. Przerzucam je z dziadka. I podjadę gdzieś na jakiś równy placyk. Być może, że dziś wyskoczymy na weekend kamperkiem i nagram go, jak jest duży, jak się transformersuje, nie? A wracając do. Chciałem Wam pokazać, bo na dole już jest zrobiony. Nie nagrywałem, nie miałem weny. Robiłem to tam ze 2 dni temu, chyba w poniedziałek. I tutaj będę robił brodzik. W Polsce. Jest akcja taka, że kupujesz brodzik, wstawiasz go i lepisz ściany płytkami. Tutaj akcja jest taka, że brodziki robisz sam z cementu. Tu jesteśmy na, powiedzmy, parterze. Basement jest na dole. Tu jesteśmy, czyli piwnica. I my tutaj jesteśmy na drewnianej podłodze. Pierwszą czynnością, jaką jest wyłożenie sobie tutaj gumy. Gumy kupujemy w rolce lub w odcinkach. Są dwa rozmiary gumy. Przejdziemy do pomieszczenia obok. Rozmiary podane w fitach. Nie będę tutaj pitolił, przemieniał to na polskie. I ten rozmiar, gdzie to jest ta kartka? W każdym razie ten rozmiar jest 6 na 10. Ja potrzebuję 5 na 7 do tego brodzika i do kolejnego też 5 na 7. Więc ja sobie muszę tą folię pociąć. To jest folia gruba. Bardzo gruba. Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku jest to kawał takiej plandeki jakby. I na niej później wylewa się beton. Robi się taką zaprawę suchą. No ja dostałem troszkę gorszy materiał i tutaj wygodniej tym materiałem, który ja mam na tej budowie, jest robić takie bardziej rzadsze. Przed przystąpieniem do pracy oczyszczamy sobie to badziewie z jakichś tam, o, takich właśnie skórkowańców. Znaczymy sobie markerem, ile mamy od podłogi 12 inczy, bo na tyle musi wywinąć się ta folia. I tutaj na wysokości, u górnej wysokości, strzelamy to zszywkami. Takim to zszywaczem, tagerem, czy jak to tam zwało. Natomiast wiem, że nie Milwaukee. Leży obok Milwaukee. Ale to nie jest Milwaukee, taki jakiś przyszywaniec troszkę. Co więcej, no jak to sobie wykładamy, wyciągamy tutaj. Później należy dojechać cement boardami aż do, na tą folię. I cement, który tutaj będę sobie układał, przygniata, bo oczywiście tutaj na tej wysokości, gdzie folia, nie można nam wiercić, czy wkręcać, czy innych rzeczy robić, powodując ich dziury. I w momencie, kiedy w normalnych warunkach, w momencie, kiedy tutaj mamy tą folię zrobioną, wkręcamy sobie tu korek, nalewamy wodę. Inspektor przychodzi, robi odbiór szczelności na drugi dzień, czy wszystko jest szczelne i dopiero pozwala nam kontynuować pracę. No, to taka to teoria. I jak widzicie, tutaj jest taki lejek. Taka kratka ściekowa bardziej niż odpływ. I tutaj trzeba robić takie spadki, że no jakby w kształcie lejka, nie? Bo tu będą takie małe jakieś mozaika i z każdej strony. Pokażę Wam na dole, jak to już jest zrobione. Zobaczcie, tutaj drewnojady robią drewno. I to później będzie cyklinka, lakier
Inara i zbudowany. To jest moje królestwo. Przywitaj się. Staszek mówi hello. I tutaj mamy to zrobione. Tak to wygląda. Tu mamy taki lejeczek. Cały piec polega na tym, żeby tutaj ta płaszczyzna była muchas gracias idealna. Bo jak ona nie będzie idealna, to później jak lepiąc te małe kamyczki wszystkie, czy nie kamyczki, to małą mozaikę, no będzie wszystko widać. Będzie pofalowane wszystko, więc nad tym pracuje się dosyć pieczołowicie. I dokładnie później na drugi dzień jeszcze przychodzi się, jak są jakieś tutaj widać te ciemniejsze, to są poskrzybane takie, niby że zatarte, niby że coś, tak żeby ta płaszczyzna była muchos idealna. Tu mamy płyteczki, które sobie wczoraj rzuciłem na ścianę. I tutaj ja kręciłem te cement boardy. O, półeczkę sobie zrobiłem. Dopasowałem, żeby dolna fuga zgrywała się w półce i przechodziła sobie dalej. Będę miał mniej pracy i będzie to wszystko ładnie wyglądało. Natomiast jak widzicie, tutaj rozbiłem płytki, rozliczyłem je w ten sposób, że od góry zjechałem na dół i docinkę robię tutaj w brodziku. I środek ściany, środek tej ściany jest środkiem jakby płytki i na prawo, na lewo, bo tak to najlepiej wyszło. Tutaj chciałem zrobić to samo i dostałem opieprz, że mam tak nie robić, bo marnuje materiał, że tak będzie lepiej jak stół z całej, docinka z prawej strony przy rogu i cześć. Ja pytam się, że to tak nie będzie ładnie. O, mamy to w dupie. Ma być jak najmniejsze zużycie płytek. Jak widzicie, można by się przyczepić, że tutaj w ogóle nie mamy hydroizolacji. I ja bym się wkurzył, nie ma hydroizolacji, nie ma taśm tutaj w narożnikach wszędzie brzegowych. No, nie ma, jest tak zrobione. Tutaj gumę wywinąłem sobie dotąd, jak widzicie, cementem przycisnąłem płytę, jak widać nie ma wiercenia płyt, tylko płyta jest dolnie przyciśnięta cementem. Tak to się tutaj wykonuje. Zgodnie tam z jakimiś technologiami zabrakło tylko górnej warstwy waterproofingu i to jest moim zdaniem lipa. Ale ja się nie mogę tutaj kopać z właścicielami. Ja o mojej ofercie był waterproofing, ale nie został zaakceptowany. Powiedzieli, że jest im to niepotrzebne. Mało tego, tutaj w basemencie nie zgadzali się na dawanie tej folii. Ja powiedziałem, że ja ją muszę dać, bo później nie chcę mieć problemów, że tam wam coś będzie sobie gniło. No i tak, klient kupił za mało płytek i wczoraj wieczorem miałem jeszcze telefon, że dlaczego ja tak tu układam te płytki, bo jest ich za mało i tak dalej. No ja powiedziałem, że to nie mój problem, że kupiliście za mało płytek. Że te płytki, które są kupione, powinny starczyć na brodzik i na podłogę tutaj. Rozumiecie? O. Także dzisiaj nerwowa atmosfera. Nie dałem się wyprowadzić z równowagi. Nie dałem sobie wmówić, że to jest moja wina. Policzyliśmy to jeszcze raz. Okazuje się, że nawet jakbym wszystko robił, zużył wszystkie płytki, czyli wszystkie bez docinek, to by nie starczyło. Starczyłoby tylko na ściany, dalej by nie starczyło na podłogi, nie starczyłoby na ten próg tutaj, bo jego też trzeba z każdej strony obłożyć płytkami. No i jakby pan zrozumiał. Pan zrozumiał i przestał mnie tam nękać. Czy nie nękać, no. Miły, dobry chłop. Czy dobry, tego nie wiem, ale miły. Więc okej, emocje biorą udział, bo on sam je liczył, wiecie. Kupił je już jakiś czas temu, sam je liczył i tutaj nagle taki babol i trudno mu było zaakceptować to, że to on dał dupy, więc łatwiej zgonić na kogoś. Oczywiście dzisiaj już policzone było. Od razu policzone były też te płytki. Słuchajcie, te płytki, które są tutaj na podłodze, chyba je widzieliście, jak je układam.
Mają iść też te ściany. No i się zapytałem, czy to jest wszystko, co mamy. Te powiedzmy cztery kartony. No tak, no to mówię, to chodź. Mówię, Maniek, tutaj policzymy to wszystko. Wzięliśmy jeszcze Staszka do pomocy. Staszek tutaj wziął, popatrzył. Kalkulacja została tutaj zrobiona. Że na sam brodzik tutaj, na ściany w tym szałerku potrzebujemy 60 płytek plus jedna sztuka, żeby wyrobić to okno. I co? I lipa. Bo mamy 4 kartony po 9 sztuk. To nijak. Nijak się nie da tego zrobić. No i taka to historia. Dobra, idę ciąć tą sobie na wymiar. Jak wytnę na wymiar tą folię, to pokażę wam, jak ją sobie wywijam i mocuję. To są takie instrukcje, ale w tym było w środku, w tym badziewiu, jak to jest. I tu macie na schemacie pięknie pokazane. I teraz, czym to się różni? Ludzie amerykańscy tutaj użytkownicy czy wykonawcy no niewiele wiedzą na temat, jak to poprawnie zrobić, i się kłócą ze mną na każdym kroku. Dopiero jak wyjmuję takie coś, to rozumieją. Na czym rzecz polega? Powinno się robić dwie wylewki. Najpierw pierwszą, malutką wylewkę, taką tylko o, tu prawie na zero. I tutaj, żeby jak położysz folię, folia już ma być zrobiona ze spadkiem tu, i tu, jak widzicie, ta folia ma być wywinięta, żeby ta woda, która by się tutaj pojawiła stąd, wpadała tutaj, i ona się ma przesączyć na folię i z folii do drainu. Taki jest zamysł tego. Amerykanie tego nie wiedzą. Nie chcą wiedzieć, nie przyjmują do wiadomości, że ta wylewka jest konieczna do zrobienia. Nie, po co byś się pierdolił, nie rób tak. No. I tłumaczę, że żaden inspektor by tego nie odebrał. No oni tu jakby mają to w dupie, nie? Więc się robi tylko jedno. Rzucasz folię na taką dechę, jak jest. Tutaj. Rzucasz na to folię, wyciągasz do góry i dopiero robisz jedną wylewkę spadkową, na której układasz płytki. Co jest błędem. I ja tutaj robię z błędem. Chciałbym, żebyście wiedzieli. Dlatego pokazuję wam, o czym mówię. Pierwsza mała wylewka jest pod folią. To czarne, które tutaj widzicie. O, to. Ta kreseczka. To jest folia. Wyciągnięta na próg z trzech. Ja mam próg z dwóch zrobiony. I tutaj jest wyciągnięta. I na 12 inczy do góry. Na ścianę. I przykryta cement boardem. I dopiero jest beton lany. Jak ja zacząłem tak to wszystko im tłumaczyć, to mówią, że jestem kosmita. A ja po prostu robię w Ameryce zgodnie z amerykańskimi zasadami. I kurna, tak samo jak w Polsce robiłem, zawsze z polskimi zasadami, zgodnie z normami. What? Historia taka. Okej. Okay. Czyli mamy już uzgodnione, że robię tutaj nie tak, jak powinno być. Bo tam powinna być jeszcze wylewka taka cieniuteńka, ze spadkiem do tego odpływu tutaj. Ale to odpuszczamy ten etap i lecimy dalej. Mamy docięte mniej więcej na wymiar. Przynosimy, rzucamy ją. Podbijamy sobie. Tak, żebyśmy sobie przysiedli. I żebyśmy mogli tutaj popracować nad wyciągnięciem jej tu. I przybijamy sobie najpierw jedną linię. Ustawiamy ją na środku, żeby i z tej strony była na 12. I z tej strony na 12. Jak to zrobię, to pokażę wam, jak się wywija narożniki, bo to jest ciekawe. Tu musi być jeden fragment cały, nie? Żeby tam w narożniki nie wchodziła woda. No i jak mamy tak mniej więcej ustawioną matę, jak widzicie, zakładka leży tu, nie jest tutaj nigdzie cięte. Przystępujemy, żeby sobie przyłapać takerem. Jedną ręką to gówno nie robota, ale dobra, ale tu jest gorąco. Jak ja mam to zrobić? Powiedzmy, że tak.
miejsca. O, i się robi taki teges. Tutaj kłopot się zaczyna, teoretyczny kłopot zaczyna się, kiedy jesteśmy tutaj. No i tutaj znowu dojeżdżamy sobie, strzelamy tutaj takerem, wypadziamy, żeby nam się nie majtało. Możemy tutaj też naciągnąć się tu. O. O, to cholera, no. Musimy jakoś, nie wiem, chyba na czoło sobie zapinać ten telefon. Dobra, i najwięcej zachodu wymagają narożniki, czy najwięcej zachodu, no nie jest tak, że wymagają najwięcej zachodu. Trzeba trochę magii zrobić, tak naprawdę już skończyłem, nie? Widzieliście, bez cięcia. Jest tutaj kawałek taki wywinięty. O, tu, pyk. O, tutaj coś nie chce się narożnik ładnie złożyć. A, bo to taka robota jednoręką. Przytrzymałem sobie jedną ściankę tu. Ten języczek podwinąłem tak. Tutaj widać, sama się fałdka robi. O, i wystarczy tylko tu zapiąć. I mamy piękny narożniczek wyprowadzony tak, jak się należy. Teraz sobie odłożę telefon. Czekajcie, spróbuję to stopem zrobić. Patrzcie. Cholera. Szczelaństwo mi się skończyło. Ciekawe, czy mam jakiś zapasik. A, oczywiście, że nie ma. No dobra, ja sobie dymam po strzywki i kontynuujemy. No i słuchajcie, tak to wygląda w formie skończonej. Narożniki tak powinny wyglądać. Formalnie. Jeden, drugi. Tutaj sobie przychodzi płyta, to dociska. Później cement, który jest, dociska całość, tak jak mówiłem. Tu nie kręcimy wkrętów. Tutaj musiałem, jak widzicie, wyciąć kawałek płyty. Klient sobie wymyślił, że będzie miał jednak szerszy brodzik. Więc ja powinienem wyciągnąć gumę aż do końca brodzika. Wyciąłem sodę. Powiedziałem mu, że ma tu wstawić jakiegoś tu bajforka i podokręcać to później, bo zrezygnował, żebym ja kręcił. Bo stwierdził, że sam to swoimi ludźmi zrobi, bo ja chyba za drogi jestem. Okej. Wisi mi to i powiewa. Według mojej oceny to powinien robić hydraulik. Natomiast base powinienem ja robić, bo robię go pod siebie. Base, czyli te, tą wylewkę tutaj. Jak ja mam rozmawiać z klientem na temat jakości moich prac, kiedy ja dostaję takie coś, które było tu do zamontowania, nie? Jak to, kurna, można tak zrobić? Ściana zewnętrzna wypianowana. To jest ta kratka, która ma tam być, leżeć. To jest, no, tragedia, nie? No brak mi słów. Nie chcę się nawet denerwować. Najgorzej, że napatrzam się, jak tutaj ci wszyscy robią. No widzicie, tu jest do wycięcia otworek. Jak wytnę otworek, to muszę zamontować to. No i ta flasza była nowo kupiona. Kurna, naprawdę, aż mi się krew butuje. I przykręca się to na takie cztery śruby. Tutaj daje się silikon pod spodem. Powiedziałem klientowi, żeby kupił silikon. Powiedział, nie, nie ma potrzeby. I kurwa, co jest z wami, ludzie? Zrobię dzisiaj dziurę, kupię silikon. Jutro za swoje pieniądze i przykleję i pierdolę. Nie będę, wiesz, się później zastanawiał, bo on mi powie, że... Nie, to jest naprawdę, to jest masakra. O. Zobaczcie,
Ja to zaraz wytnę, tylko odłożę na chwilę, no bo to trzeba tutaj pilnować jedną ręką, a drugą wycinać, nie? Żeby wyciąć zaraz przy śrubach. O, patrzcie, jak się udało. Wprawy, lata praktyki, cholera. No, dawaj, wyłaź. O, tam jest kolejna wkręt. Dobra, ja to zaraz wytnę i wrócę. No i zobaczcie, po wycięciu tej folii okazały nam się wkręty, w sensie gwinty do przykręcenia. I teraz tak, powinienem unieść to delikatnie do góry, napierdzielić tutaj na całą flaszę naokoło silikonu, wkleić tą folię, przyłożyć to, zakręcić śrubaki i silikon jest dociśnięty, wyciśnięty i później tutaj przykręca się to dziadostwo z kratką i jest rzeźnicki prysznic. Dlaczego rzeźnicki? A bo takie w Polsce to widziałem chyba u rzeźnika kiedyś, takie odpływy albo gdzieś w piwnicy, w pralniach przemysłowych. Rzeźnia, generalnie rzeźnia, żeby sobie tak krew tu ściekała i wpływała w to. Masakra. Tutaj w łazience drugiej, w trzeciej przepraszam, bo dwie są z takimi rzeźnickimi. Master bedroom, bathroom, master główna łazienka. Główna łazienka, będzie odpływ liniowy. Ja tak na pierwszy rzut oka pytam, co stało na przeszkodzie hydraulikowi, że ta rura jest bliżej tej ściany. Co stało na przeszkodzie, że jak będzie odpływ liniowy zamontowany stąd tu, to tu będzie miał inną odległość niż z tej strony. Dlaczego tak? Mówię, kurna, co jest z wami ludzie? No, ja to się przypierdzielam. No, w każdym razie tu będzie odpływ liniowy. Jak widzicie, tutaj jest opuszczony. Joysy były podcinane, rzucona płyta OSB po to, żeby tutaj nie był progowy prysznic, nie? Żeby tutaj był taki normalnie bezprogowy. Coś, co w Polsce wykonywałem już 10 lat temu. A tutaj jest nowością wciąż. To jest kolejna łazienka, w której to robię. Tłumaczę klientom, jak to powinno być zrobione, żeby było trochę takiego europejskiego looku i no i tak to. I tak to jest wykonane. Nieprawidłowo. Ale oni nie chcą inaczej. I co, ja mam się z nimi kłócić? A, zarabiać kasę. No. No i tak, to całe założenie takiej folii to jest około 10-15 minut. Tyle czasu to trwa. Koszt takiej rolki to jest tam 70 dolarów. Nie rozumiem, dlaczego tutaj duża część w Illinois ludzi nie robi sobie tej tutaj drugiej warstwy tego wodoodpornego malowanka, tak? Wiaderko kosztuje tam 50 parę dolarów, powiedzmy 60. Z jednego małego wiaderka zrobisz dwie warstwy. Kupisz za kolejne 60 dolarów te taśmy. Zapłacisz wykonawcy za zrobienie takiego tego, nie wiem, 3 stówki. To masz 4 czy 5 stówek i masz na lata zrobione izolację tak jak się należy. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie jest jak jest. Chciałbym wam się tutaj pokazać, jak to się coś tam robi, żeby nie robić za dużych przerw. Takie rzeczy teraz robiłem. Bardzo nie trzymają wymiarów. Natomiast bardzo fajnie mi się układało. Fugi się rozjeżdżają. Jakby nie ma jakiejś tragedii, natomiast ja widzę, trzeba je tak trochę, a w sumie nie ma źle, tak patrzę. Miło się układało, bardzo ładne są, mają delikatny tylko wzór, nie ma także jakiś ordynarny jest. Natomiast tutaj już będzie nakrzeczone, tu ma jakieś badziewie środkiem, który nie jest środkiem. Ach, kurwa, szkoda gadać z tymi Amerykańcami. Czy Polakami
którzy są tu od 20 lat. Boję się, tak naprawdę, że we mnie też się zatraci szukanie tej lepszej strony prac budowlanych, że szukanie tej jakości, że w pewnym momencie zacznę robić coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Póki co, to co sobie robię, nie wymaga ode mnie żadnego ekstra wysiłku. Robię sobie normalnie, bez spiny. I wychodzi na to, że jest zajebiście, nie? Ponad standard. I o to chodzi w sumie. Dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu, tego odcinka, że jesteś z nami. Zachęcam do subskrypcji. Tak jak mówię, jest tutaj dużo się dzieje. Połączenie kanału budowlanego z kamperowym, coś na tym zasadzie, i podróże. Podróże teraz jakby nie ma, bo zima. Ale na wakacje Kalifornia! 2 czy prawie 3 miesiące będziemy w podróży. Dobra, siemaneczko!